Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj w tak doborowym towarzystwie oceniać młodych artystów. Powiem szczerze, że ogromne brzemię odpowiedzialności spoczywa na naszych barkach, ponieważ to jest ten pierwszy etap rozwoju. Brązową nutkę otrzymuje Tomasz Chorzęby z Rzeszowskiego Domu Kultury Pijan Staromiejsko. Mówią, pójdź tu do łapu, jest strach, aż pójdź się znik. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i ja. Co, że hej, co i zrób, tylko załóż dzisiaj tam. Żołnik bali się w murchu na spał. Zbrakło miejsc do mieszkaniu, odpłynęć. Drugie miejsce, srebrną nutkę dla Amelii Borkowskiej Rzeszowskiego Domu Kultury filia Wilkowyja. No i teraz pierwsze miejsce, złotą nutkę dla Natalii Gazdy ze Studia Muzyki Rozrywkowej EFA Nowej Dęby. Kategorię do tej pierwszej. Artyści, którzy tutaj dzisiaj występowali dla nas, przede wszystkim cechowała ich już pewna dojrzałość i charakterystyka. Wiadomo, że oni dzisiaj nam pokazali, w którym kierunku chcą iść. Były dziewczynki, które pokazywały swoje umiejętności jazzowe. Było troszeczkę piosenek poetyckich, piosenki aktorskie. Naprawdę poprzez to, jak wyglądaliście, jak śpiewaliście i to, co śpiewaliście, naprawdę dużo nam o was powiedziało. Trzecie miejsce i brązowa nutka dla Dawida Wojnarowicza z Jasielskiego Domu Kultury. Cieszymy się, że tak dobrą muzyką od dziecka jesteśmy karmieni. Gratulacje! Bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. Spaczy deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, wiesz. A przy tym czasem też artystom takich mógł. Teraz drugie miejsce i srebrna nutka dla Klaudii Łackiej z Niżańskiego Centrum Kultury. Aleksandry Halusiak z Tomaszowskiego Domu Kultury. Również Andrzej Saucha. Jak widać, repertuar tego artysty bardzo, bardzo doceniany. Przynosi szczęście, tak. Saucha forever. Wszystkie najlepszego. Co słychać? Co słychać, mister? Pan dawno
pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucenia. Ta kategoria jest dość wyjątkowa, bo jest ona przełomową kategorią, kiedy młodzież występująca tutaj musi sprostać ważnemu i bardzo wymagającemu wyzwaniu, dlatego że to jest kategoria na pograniczu bycia dzieckiem, a już dorosłym. I dopasowanie odpowiedniego repertuaru właśnie do tej dojrzałości, jakby tego stanu umysłu jest naprawdę dość karkołomne, ale myślę, że większości z was to się udało. A to jest trzecie miejsce, brązowa nutka dla Michaliny Grzybowskiej. Wydziałowego Domu Kultury Filiano Wyśka w Wrocławiu. Mruczy winy tak jak kot, prowadzi hipnotyczny trans. Wychowi na złość, to dobrze życzy nam, w drodze spełniania potrzeb. Chodzi o to, by dotrzeć. Mruczy winy tak jak kot, w rytm nocy wielkich miast. I drugie miejsce, srebrna nutka dla Maksymiliana Stalca z Wydziałowego Domu Kultury w Rzeszowie. Może przeczyta Patrycja i Kasia. Życzę tylko tej osobie powodzenia i trzymaj i tak dalej. Krystian Bąk. Wielkie brawa! Wiem, że ta najstarsza kategoria była dla nas najprzyjemniejszą ze wszystkich. Cieszymy się, że mogliśmy podziwiać wasze piękne głosy, cudowne interpretacje. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo uszczęśliwieni i uduchowieni tym wieczorem. Ja bym chciała wam wszystkim podziękować za to, za możliwość tego, że mogliśmy was wysłuchać, bo to były piękne wykonania. Nie mogliśmy wszystkich nagrodzić, ale nagrodą jest na pewno to, że jesteście tutaj, bo już jakby pewien etap przyszliście. Więc nie bierzcie tego bardzo do serca, że ktoś nie dostał jakiejś nagrody, bo jesteście już nagrodzeni. Ja tytułem wstępu również podziękuję za możliwość wzięcia udziału w bardzo fajnej imprezie. Również Arkowi za zachęcenie mnie do wzięcia w tym udziału. Jeżeli chodzi o cały festiwal, to jestem zaskoczona bardzo mile poziomem i w ogóle uczestnikami. Także jesteście na dobrej drodze. Trzymajcie się tego, co robicie. Trzecie miejsce i brązową nutkę. Wielkie, wielkie, wielkie brawa dla Julii Surowaniec ze Stalowej Woli. Yeah.
srebrną nutkę dla Julii Jadczyszyn z Centrum Muzycznego Tryton. Tomaszowi Lubelski. W drodze pod wiatr. Złotą nutkę dla Natalii Ciecielskiej. Zespołu Szkół Społecznych w Tarnym Brzegu. Nagrodę Grand Prix przyznaje Natalii Ciecielskiej. Wielkie brawa dla laureatów. Co to jest miłość?